Cześć, Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach. Informacja dotarła do nas w ciągu ostatnich kilku dni, dokładnie w połowie zeszłego tygodnia, w czasie, kiedy rozgrywały się obrady BRICS-u. Temat BRICS-u znajdziecie na kanale. Ogłoszono mianowicie temat, który z BRICS-em w dużym stopniu jest połączony. Mówimy bowiem o przetargu na nowe samochody dla Poczty Polskiej. Poczta Polska ogłosiła przetarg na nowy samochód dostawczy. Poczta, jak wiecie dzisiaj, to znacznie więcej niż tylko przewożenie listów. To jest również organizacja, która zajmuje się w ramach struktury Pocztexu przewożeniem paczek, zajmuje się wszelkiego rodzaju usługami logistycznymi, sortowaniem, przewożeniem towarów do firm i tak dalej, i tak dalej. Tych zadań ma faktycznie sporo, ale głównym chlebem dla Poczty Polskiej oczywiście są przesyłki listowe, są przesyłki wszelkiego rodzaju służbowe związane z urzędami, związane z sądami i tak dalej, i tak dalej. Informacji papierowych, które muszą przekazać w formie listów, w formie właśnie czegoś, co należy komuś wrzucić do skrzynki lub zostawić awizo, jest cała masa. Do tego wszystkiego potrzebny jest mały, sprytny, sprawny samochód dostawczy. Poczta ogłosiła więc przetarg na zakup takich samochodów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo to rzecz normalna i oczywista, gdyby nie to, że ten samochód ma być elektryczny. A jakże? Przetarg został rozstrzygnięty, wygrała go firma Maxus, firma, która jest importerem pojazdów z siedzibą w Norwegii. Ta firma ma w tej chwili salony praktycznie w większości tak zwanych mniej istotnych krajów europejskich, czyli poza wyłączeniem tych największych, wszędzie indziej samochody Maxusa czy samochody importowane przez tego importera można sobie spokojnie kupić, w Polsce również. I wszystko byłoby ok. Natomiast to, co wiąże nas do BRICS-u, to to, że zwycięzcą jest samochód produkcji chińskiej. Samochód nie byle jaki, bo jest to dostawczak zaprojektowany od podstaw jako auto elektryczne, czyli nie mówimy tutaj o samochodzie, który był konstruowany wokół silnika diesla, wokół baku paliwa, układu wydechowego, systemów chłodzenia, tego wszystkiego, co łączy się z eksploatacją samochodu spalinowego, samochodu zasilanego silnikiem benzynowym, benzynowym z gazem albo diesla. Tu mówimy o furgonetce, która faktycznie od początku została tworzona jako konstrukcja elektryczna, ma możliwość dwóch różnych wielkości baterii, ma różne rozmiary skrzyni ładunkowej, różne możliwości zabudowy, jak każdy inny dostawczak, więc pod tym kątem wybór jak najbardziej racjonalny. Po co brać pojazd, który mógłby być adaptowany, który byłby pojazdem generacji poprzedniej, adaptowanym do potrzeb elektrycznych, jeśli można kupić elektryka. Elektryk też z firmy nie byle jakiej, bo choć w Polsce firma SAIC, czyli SAIC chińska, nie jest zupełnie znana, no to jest to na dzień dzisiejszy największy producent na rynku chińskim. To jest firma, która wypuściła w zeszłym roku 6 milionów samochodów w Chinach. Mówimy tu oczywiście o miksie zarówno pojazdów elektrycznych, jak i normalnych spalinowych. Dla waszej informacji, jeżeli nie śledzicie rynku motoryzacyjnego zbyt mocno, 6 milionów wypuszczone przez SAIC, czyli SAIC na rynku chińskim, to jest niemała liczba, bo dla porównania Toyota i Volkswagen, dwa największe koncerny motoryzacyjne, jeśli idzie o ilość samochodów sprzedanych na świecie, sprzedają trochę ponad 10 milionów tych aut na całym świecie, korzystając z wielu różnych rynków, z wielu różnych fabryk. W przypadku SAIC mamy tutaj 6 milionów samochodów sprzedanych na samym rynku chińskim. Idąc dalej w szczegóły techniczne, no samochód nazywa się eDeliver 3, ma 900 kg ładowności, ma 370 km zasięgu już według normy WLTP, czyli tej normy, która ma podawać w miarę racjonalne, w miarę zbliżone do prawdziwych wartości, jeśli chodzi o zasięg pojazdu, jeśli chodzi o jego energochłonność. Oczywiście tu trzeba brać poprawkę, że im będzie goręcej i potrzebna będzie klimatyzacja i chłodzenie, albo im będzie zimniej i potrzebne będzie ogrzewanie zarówno kierowcy, jak i baterii, tym te zasięgi będą dramatycznie spadać, no ale powiedzmy, że 370 km zasięgu dla pojazdu, który będzie poruszał się od sortowni w jakimś mieście po rejonie, czy to będzie miasto, czy to będzie jakaś okolica podmiejska, no to jest taki zasięg, który w miarę jest sensowny, na miarę wiele pozwala. Moc 122 konie nie powala, ale dla dostawczaków to nic strasznego. Dostawczaki z takimi mocami spokojnie sobie radzą, nawet dużo większe powierzchniowo. I tu nie byłoby z tym wszystkim wielkiego problemu, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze, taki dostawczak elektryczny kosztuje 160 tysięcy złotych netto. Przynajmniej taka cena za dostawczaka została podana przez ludzi nadzorujących ten przetarg Poczty Polskiej, bo za 25 sztuk takich pojazdów, które trafią do właśnie służby w Poczcie Polskiej, firma ta zapłaci 4 miliony złotych netto. No i te 160 tysięcy złotych netto wydaje się kwotą niemało, jak na samochód no w sumie niewielkich gabarytów, szczególnie jeśli porównamy go na przykład z Fiatem Ducato, którego w tej chwili jakieś pojedyncze egzemplarze, z silnikiem diesla 2.3, o trochę większej przestrzeni
w tej skrzyni ładunkowej można kupić za 120 parę tysięcy złotych. Możemy więc powiedzieć, że wydanie 160 tysięcy na auto nowocześniejsze, ekologiczne i tak dalej, zamiast 120 na samochód, który jest już konstrukcją, powiedzmy, sprawdzoną, znaną i tak dalej, z niezłym pomysłem. I można by się pod tym jakoś tam podpisać, gdyby nie dwa fakty. Po pierwsze, faktem tym jest, że ten zakup nie jest dokonywany tylko przez Pocztę Polską. Do przetargu wystąpił importer tych chińskich furgonetek, tych chińskich dostawczaków, ale we współpracy z firmą Arval. Arval to jest firma, która oferuje tak zwany wynajem długoterminowy, czyli jest to usługa, w której nigdy nie stajesz się właścicielem pojazdu, nigdy nie stajesz się jego właścicielem, osobą, która może decydować, co z tym autem będzie się działo dalej, tylko po okresie, który jest określony w umowie, tu w przypadku poczty mamy 3 lata, ten samochód wraca do firmy wynajmującej, jest jego własnością przez cały czas. Arval zresztą nie pierwszy raz na polskim rynku robi takie deale na samochodach elektrycznych, bo wcześniej już krakowskiemu holdingowi komunalnemu właśnie na usłudze wynajmu długoterminowego zaoferowano wynajem samochodów ponad 80, tam dokładnie 83 elektrycznych aut. I taka umowa to z jednej strony plus, z drugiej strony minus. Plus na pewno, szczególnie jeśli mówimy o produkcie chińskim, który praktycznie nie ma żadnego zaplecza technicznego w Polsce, który nie jest znany, który nie jest popularny, poszukiwany. Tym plusem jest coś, co sprawia, że okej, możemy założyć, że jest to w miarę pozytywne, bo po okresie użytkowania tych samochodów jako nowe, kiedy mają pełną sprawność baterii, kiedy są najlepsze, jeśli chodzi o warunki techniczne, najbardziej niezawodne i tak dalej, w czasie, kiedy ten leasing się skończy, ta umowa najmu się skończy, Poczta Polska nie będzie miała problemu z tym, że będzie musiała nauczyć swoich mechaników, będzie musiała wyposażyć swoje warsztaty, całą swoją bazę techniczną do obsługi samochodów elektrycznych, z którymi dzisiaj nie ma żadnego doświadczenia, z którymi niczego jeszcze wcześniej nie robiła. Szczególnie jeśli mówimy tu o produkcie chińskiego pochodzenia, okej, wielkiej firmy, więc pewnie dostęp do części nie będzie dramatem, ale jednak produkt chiński, jeśli myślimy o tym, co się dzieje w tej chwili na południowym Pacyfiku, jeżeli myślimy o rozwoju BRICS-u, jeżeli myślimy o napięciach i tarciach między Stanami Zjednoczonymi, naszym ukochanym sojusznikiem, który trzyma nas twardą ręką za pysk, i Chinami, wejście w deala z chińską firmą produkującą samochody, które mają służyć kluczowemu polskiemu operatorowi pocztowemu, może być lekko ryzykowne, bo jeśli Amerykanie wprowadzą embargo na produkty chińskie, baterie, części zamienne, jakiekolwiek systemy serwisowe, to takie auto może stać się po prostu dość kosztownym przyciskiem do papieru, który zalegać będzie gdzieś na parkingach. To ryzyko więc nie istnieje, to ryzyko przejmuje na siebie Arval jako firma wynajmująca takie samochody, możemy więc powiedzieć, że jest to plus. Niestety te plusy nie mogą przysłaniać nam minusów, a minusami są dwie rzeczy. Po pierwsze, taka usługa zawsze, ze względu na swoją naturę, ze względu na to, kto ponosi ryzyko zakupu, podstawienia do eksploatacji samochodu i tak dalej, taka usługa zawsze jest droższa niż zakup za gotówkę, niż zakup po formie klasycznego leasingu, czy zakup w formie choćby kredytu. Szczególnie jeśli mówimy o instytucji publicznej, która po prostu kazałaby Glapińskiemu wydrukować dodatkowe 4 banieczki i te 4 bańki w formie cyfrowej, nawet bez uruchamiania drukarek w wytwórni papierów wartościowych, przekazać na konto importera, byłoby po sprawie. Nie. Tu mamy sytuację, w której Poczta Polska, instytucja państwowa, będzie płaciła niemałą pewnie marżę, niemały garbik dla firmy wynajmującej, to właśnie w systemie wynajmu długoterminowego, za to, żeby pocztowcy mogli tymi samochodami rozwozić nasze listy, paczki i wezwania na komendę, jeśli chodzi o mandaty i inne rzeczy. Po drugie, taki pojazd po zakończeniu okresu finansowania jest nadal super wartościowym kąskiem. Jeśli popatrzycie na rynek samochodów osobowych, no to widzicie, że auta osobowe, szczególnie te, powiedzmy, wyższej wartości, takie właśnie jak elektryki, jak samochody premium, jak samochody luksusowe, ale też auta zwykle popularne, bardzo dużo tracą po pierwszym swoim okresie eksploatacji, czyli po roku pierwszym, po roku drugim, trzecim użytkowania, od momentu, kiedy wyjadą jako nowe z salonu, ta utrata wartości samochodu osobowego jest bardzo, bardzo szybka. W przypadku dostawczaków wygląda to trochę inaczej. Przez ostatnie lata, ze względu na brak dostępności części zamiennych, na brak dostępności komponentów do produkcji, ceny dostawczaków kompletnie zwariowały. Dzisiaj te samochody są wielokrotnie droższe niż były przed COVID-em. Natomiast to, o czym mówimy w tej chwili, o tym problemie, czy o tym minusie, który ma właśnie kontrakt Poczty Polskiej za pomocą Arvala na dostawę nowych samochodów, sprawia, że to Arval, firma zagraniczna, wielki koncern światowy, dostanie w swoje ręce 3-letnie samochody eksploatowane bardzo elegancko, zgodnie ze standardem, zgodnie z harmonogramem, który taka firma wynajmu długoterminowego narzuca, i będzie mogła je z całkiem niezłym zyskiem sprzedać, jeśli faktycznie będą na tym rynku atrakcyjne. A druga rzecz bardzo ważna. Samochód dostawczy
bardzo mocno trzyma swoją wartość. I jeśli popatrzymy sobie na wartości, na te informacje, które wynikają nam z CEPiK-u, czy z danych, które dotyczą importu samochodów używanych, to samochody dostawcze importowane dzisiaj do Polski jako używane najczęściej mają 12 lat. To są dane, które wynikają z informacji, które można pozyskać właśnie z CEPiK-u, z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Co to oznacza? Ano to oznacza to tyle, że nawet 10, 12 i pewnie dużo starszy samochód dostawczy, jeśli jest w niezłym stanie, jeśli ma w miarę sensownie prowadzoną działkę serwisową, jeśli nie jest zniszczony podczas ładowania, manewrów i tak dalej, na rynku samochodów używanych nadal stanowi sporą wartość, bo po prostu takie auto na siebie zarabia, takie auto nie jest kosztem, takie auto jest inwestycją, które przynosi pieniądze firmie czy osobie, która takiego dostawczaka kupiła. Czy można w związku z tym popatrzeć szerzej na ten pomysł i zastanowić się, co byłoby lepszym rozwiązaniem? Pewnie lepszym rozwiązaniem na tak wczesnym etapie przechodzenia do elektryfikacji floty samochodowej. Nie zapominajmy, że do momentu, kiedy Unia Europejska upiera się, że chce nam zabronić użytkowania samochodów spalinowych, diesla zasilanych benzyną czy gazem LPG, jeszcze nam zostało 7 lat, no więc sens wchodzenia w 3-letni kontrakt na wynajem samochodu elektrycznego, kiedy nie jest to jeszcze wymagane, jest co najmniej dyskusyjny. Ja nie ukrywam, że wolałbym, żeby pieniądze z naszych podatków i z naszych cen, które płacimy za każdy ten cholerny list, paczkę i inne rzeczy, które z pocztą się wiążą, żeby te pieniądze przynajmniej w tym okresie, kiedy jeszcze przepisy, kiedy jeszcze polityka na to pozwala, były wydawane rozsądnie. Czyli żeby poczta tak jak do tej pory kupowała samochody z silnikami diesla, nowoczesnymi, które nie śmierdzą, które nie trują, które są, może inaczej, które trują znacznie mniej niż te, które dzisiaj jeżdżą wszędzie indziej po drogach, żeby te samochody eksploatowała nie przez 3 lata, tylko tak długo, jak się da, tak długo, jak będą one miały sensowny stan techniczny, tak długi, jak będą bezpieczne dla otoczenia i bezpieczne dla kierowców, którzy w nich pracują. I przede wszystkim, żeby Poczta Polska próbowała przez właśnie wydłużenie okresu eksploatowania tych samochodów o sprawdzonej technice, niskich kosztach utrzymania, żeby próbowała pieniądze oszczędzać. 3-letni kontrakt na wynajem elektryków jest co najmniej dyskusyjny. No a kolejna rzecz, co do której pewnie warto z tego zrobić zagadnienie, to są 4 tematy, to są 4 pytania, które myślę, że warto sobie przy tej okazji zadać. Po pierwsze, dlaczego przy zamówieniu tych samochodów nie skorzystano z samochodów, okej, dostawczych i elektrycznych, tak jak Poczta chciała, które już dziś produkowane są w Polsce. Pod Poznaniem w Antoninku produkuje się dzisiaj, właściwie inaczej, we wrześniu, bo ta nowa fabryka jest we wrześniu, pod Poznaniem produkuje się dzisiaj dostawcze busy Volkswagena. Samochody większe, więc pewnie byłyby trochę droższe, ale można by spokojnie popatrzeć na to z punktu widzenia całego interesu Polski, nie tylko Poczty Polskiej jako jednostki gospodarczej, ale również przychodów podatkowych, podatków, które wyciągamy z pensji Polaków pracujących w tej fabryce, z pieniędzy, które zostały zainwestowane w specjalną strefę ekonomiczną, w której Volkswagen ten zakład zbudował. Pewnie jakby to wszystko dobrze podliczyć, mogłoby się okazać, że zakup droższego, nie wiem, 20-30% dostawczego Volkswagena miałby więcej sensu, patrząc całościowo na wydatki podatkowe, na wydatki związane z biznesem całego państwa, niż zakup produktu chińskiego importowanego przez norweską firmę i jej polskiego importera. Jeśli ten temat również pozwala nam odrobinę odsunąć w czasie zakup, no bo przecież do momentu tej pełnej elektryfikacji europejskiej floty samochodowej zostało nam jeszcze 6 lat, to dlaczego nie poczekano i nie ogłoszono takiego przetargu za rok, półtora, kiedy będzie otwarta fabryka samochodów dostawczych, elektrycznych samochodów dostawczych w Jaworze pod Legnicą, pod Wrocławiem. Mercedes będzie produkował taki samochód już za moment. Pieniądze na ten temat, warte ponad miliard euro, zostały przez Mercedesa przekazane do realizacji inwestycji już w grudniu zeszłego roku. Premier Morawiecki przecinał wstęgę, robił sobie foto-opa przy okazji podpisania kontraktu na produkcję tych samochodów elektrycznych, dostawczych właśnie w Jaworze pod Wrocławiem. Jeżeli czas nas nie ciśnie, jeżeli temat nie jest gardłowy, dlaczego nie poczekać, dlaczego nie zrobić pięknego konkursu świadectw między dwoma europejskimi producentami samochodów elektrycznych, dostawczych samochodów elektrycznych, takich jak chce Poczta Polska, ale zrobić to na terenie Polski, żeby przynajmniej polski robotnik, żeby przynajmniej polskie samorządy z podatków wynikających z tego samochodu jakoś skorzystały. To pierwsza rzecz. Rzecz druga, jeśli popatrzycie sobie wstecz do kontraktu na dostawy samolotów F-16, na wiele innych transakcji, no powiedzmy takich istotnych od strony politycznej, niekoniecznie od strony wielkiej wartości finansowej, ale od strony polityki i dogadywania się na poziomie właśnie dużych firm państwowych albo w ogóle państwa polskiego z różnego rodzaju dostawcami, czy mówimy tutaj o firmach europejskich, czy firmach
firmach amerykańskich, gdziekolwiek indziej. Przy tego typu transakcjach, szczególnie, że zakładam, no, z polityką europejską w zgodzie, to będzie pierwsza transakcja zakupu elektrycznych dostawczaków dla poczty, a nie jedyna. Dlaczego nie pomyślano tutaj o offsecie, o jakiejś umowie, która sprawiałaby, że owszem, polskie państwo przez Pocztę Polską wydaje jakieś pieniądze na produkt firmy X, która produkuje, czy która funkcjonuje w ramach kraju Y, ale w ramach tego oczekuje na przykład, że ten kraj lub ta firma, której produkty będziemy kupować, będziemy od nich kupować części zamienne, bo te samochody będą się psuć, będą się rozbijać, będą się obdrapywać, będą miały stłuczki, kolizje, kierowcy będą ją uszkadzali. Cały czas do takiej floty samochodów, które pracują, trzeba dokupywać akcesoria, nie wiem, lusterka oberwane, jakieś plastiki, które się rozlecą, podrapane błotniki do wymiany itd., itd. Przy dużym kontrakcie, przy dużej umowie, nawet rozciągniętej w czasie, bo mówimy na razie tylko o maleńkiej ilości 25 sztuk, przy takiej długiej, długoterminowej umowie może należało pogadać sobie właśnie z Chińczykami na temat tego, że może następną partię w ramach offsetu wyprodukowalibyśmy już w Polsce. Choćby w systemie CKD, kiedy gotowe komponenty przyjeżdżają z Chin, mielibyśmy w tym momencie kolejny uzysk podatkowy, mielibyśmy w tym momencie kolejną możliwość pójścia dalej. To jest to pytanie numer dwa. Pytanie numer trzy jest dużo bardziej istotne, bo dotyczy naszego cudownego, flagowego produktu, jakim jest Izera. Premier Morawiecki, pamiętacie jego zapowiedzi, twierdził, że jeszcze chwila i będziemy mieli milion elektrycznych samochodów na drogach. W tym wypadku był tak samo prawdomówny, jak we wszystkich innych sprawach, o których mówi, więc po prostu był to klasyczny pinokiowy bullshit. Ale jeśli już mamy przed sobą tak istotną zmianę, jaką jest całkowita elektryfikacja floty motoryzacyjnej, floty samochodowej w całej Unii Europejskiej, kiedy mówimy o sytuacji, w której mamy całkowicie odejść od samochodów spalinowych, zasilanych benzyną, gazem, czy ropą naftową, czy olejem napędowym, no to mamy do czynienia de facto z taką samą albo bardzo podobną sytuacją, jak sytuacja, która nastąpiła w roku 45 po wyzwoleniu Polski, czytaj, po przejściu z okupacji niemieckiej w okupację rosyjską. Sytuacja powojenna, sytuacja, w której większa część samochodów używanych przed wojną została zniszczona, w której nie ma za dużo dróg, bo są poniszczone mosty, pozrywane przeprawy i tak dalej, kiedy nie ma specjalnie dużo stacji benzynowych, bo zostały zniszczone albo rozkradzione i tak dalej, wywiezione albo w głąb Rosji, albo zniszczone przez wycofujących się Niemców. Sytuacja całkowitej zmiany floty samochodowej ze spalinowej na elektryczną ja spokojnie porównuję właśnie do realiów powojennych, kiedy trzeba wszystko zbudować od nowa, kiedy musimy zbudować miejsca parkowania, które pozwolą dotrzeć do nich strażakom z nowoczesnym, innym niż dla samochodów spalinowych, sprzętem do gaszenia tych elektrycznych wynalazków, kiedy musimy zbudować infrastrukturę ładowania, kiedy musimy zbudować zupełnie nowe centra serwisowe nastawione i wyszkolić masę ludzi, którzy będą potrafili naprawiać samochody elektryczne, a dziś specjalizują się w silnikach spalinowych. Wiele tych elementów, oczywiście poza dziurami w ziemi, zniszczonymi budynkami i szkieletami drzew opalonych ogniem artylerii, jest bardzo podobnych do sytuacji powojennej. Co Polska zrobiła po II wojnie światowej? Polska po II wojnie światowej, zamiast zacząć produkować samochód osobowy dla zwykłych ludzi, dla zwykłych cywili, bo on nie był wtedy potrzebny, skupiła się przede wszystkim na tym, aby wyprodukować samochody dostawcze i ciężarowe. Ciężarówki elektryczne to temat, który jest totalnym kosmosem, więc rozumiem, że jego dotykać nie chcemy, szczególnie jako Polacy, ale w związku z tym skojarzeniem, w związku z tym porównaniem sytuacji po wojnie i sytuacji zmiany całkowitej floty samochodowej, dlaczego w ramach projektu Izera, oprócz samochodu kompaktowego i małego SUV-a, które dzisiaj faktycznie są najbardziej popularnymi pomysłami dla użytkownika prywatnego, dla użytkownika cywilnego, dlaczego w tym projekcie nie ma projektu właśnie małego samochodu dostawczego dla polskiego sklepikarza, dla dostaw do Biedronki, dla rolnika, dla kogoś, kto zajmuje się dostarczaniem paczek itd., itd. Izera dostała od polskiego rządu 500 milionów złotych, pół miliarda. Z tych 500 milionów złotych do dziś wydane zostało 150 baniek, 150 milionów. Nie chcę wchodzić głębiej w to, ile tego poszło na pensje dla krewnych i znajomych Królika, ile dostali ludzie Sasina. Nie chce mi się, mam odruch wymiotny, jak o tym myślę, więc nie wchodźmy w te szczegóły, ale w ramach tych 500 milionów złotych, które są tylko kawałkiem kosztu stworzenia projektu Izera, bo całkowity koszt z zakupem ziemi, z postawieniem fabryki, z przygotowaniem całej bazy logistycznej i tak dalej, łącznie ma wynosić około 6 miliardów złotych. Ale czy w tych cholernych 500 bańkach, które już dziś do dyspozycji ma zarząd Izery, nie da się wykroić jakiegoś budżetu na to, żeby stworzyć właśnie projekt polskiego, produkowanego w Polsce,
pewnie z chińskich komponentów, ale jednak produkowanego w Polsce, małego samochodu dostawczego, który będzie mógł służyć nie tylko Poczcie Polskiej, ale również małym, średnim i wielkim przedsiębiorstwom, które tu na miejscu w Polsce, w tych nowych unijnych przepisach będą potrzebne. Dlaczego do jasnej cholery w Polsce samochody dostawcze elektryczne może już dziś produkować Volkswagen, za chwilę będzie produkował Mercedes, dlaczego nie mogłaby produkować ich Izera? Dlaczego nowy van dla Poczty Polskiej nie mógłby za 2, 3, 4, 5 lat wychodzić pod polską marką i pompować kasę do polskiego budżetu? Myślę, że jest to pytanie z gatunku retorycznych. Nie po to Niemcy budują u nas fabryki, a wcześniej sponsorują polityków, kryptonim Oskar czy czeczka premiera Morawieckiego w Stasi i w BND, żeby polskie firmy czy żeby polskie państwo mogło zarabiać na polskich pieniądzach wydawanych na produkowanych w Polsce elektrykach. I ostatnia rzecz, która myślę, że z tym wszystkim jest najbardziej smutna. Najbardziej smutne jest to, że mamy po raz kolejny przykład tego, jak bardzo prawdomównym i jak bardzo rzetelnym partnerem dla wyborców, takich jak ja, jak ty, jest nasz ukochany PiS, rządzący od lat niepodzielnie. Ci ludzie składają w tej chwili, jak zawsze, wszelkiego rodzaju obietnice na rynku wewnętrznym, mówiąc nam, że podadzą do sądu przepisy o Fit for 55, że będą protestowali przed tą polityką, która Unia Europejska nam zarzuca i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jedno mówiąc, drugie robią, czyli z jednej strony chcą się z Unią tłuc w sądzie, w unijnym sądzie, więc sens tego jest absolutnie zerowy, o to, żeby te przepisy zostały zmienione, a z drugiej strony utrzymują w mocy to, co Morawiecki podpisał w Brukseli, czyli na pełnej kurtyzanie wchodzą w zasady projektów Fit for 55. Już dziś, 6 lat przed czasem, zamawiają w umowie na 3 lata samochody elektryczne, których nikt od nich nie wymaga. Już dziś cisną, aby realizować te chore pomysły zielonych Khmerów siedzących w Brukseli, siedzących w Strasburgu i szastających naszymi pieniędzmi. Dziwnym trafem zawsze w taki sposób, żeby na końcu zarobił Chińczyk. Dla tych z was, którzy w temat podejścia Unii Europejskiej do chińskich samochodów, baterii słonecznych, komponentów do wiatraków i całej tej zielonej technologii chcą posłuchać więcej, proponuję spojrzenie na nagranie, które nazywa się Połącz Kropki. Link do niego podam wam w opisie i gdzieś tu na wierzchu na ekranie. A wszystkim nam proponuję, żebyśmy przed wyborami 15 października zrobili taki lekki rachunek sumienia, nie własnego, rachunek sumienia tych, którzy sumienia nie mają, czyli chłopców z rządu, i popatrzyli na to, że oni jak zawsze robią dokładnie to samo. Co innego mówią nam tutaj na rynku wewnętrznym, na politycznym rynku wewnętrznym, że będą walczyć, że nie dopuszczą, że się postawią, że będą szli do sądu i tak dalej, i tak dalej. A potem, jak zawsze, z podkulonym pod ogonem, skamląc i czołgając się na brzuchu, będą grzecznie wykonywali wszystko to, co każe Unia, co każą Amerykanie, czy jeszcze parę innych interesujących ambasad. Patrzmy na te chińskie samochody jeżdżące po polskich ulicach za polskie pieniądze i mądrze podejmijmy decyzję 15 października. Radek Pogoda, pogodne shorty. Trzymajcie się, cześć.